To jest bardzo rzadko już spotykana tabliczka określająca, że ten obszar, ta dzielnica, czy też to osiedle oznaczone jest, czy identyfikowane jest właśnie takim numerem kodu pocztowego 102218. To jest w Pekinie. Znajdujemy się przed urzędem pocztowym w jednej z północnych dzielnic Pekinu. Zobaczmy, jak wygląda poczta od środka i jak wysyła się kartki oraz listy. Ni hao. Wo yao mai guo ji you piao. Ji ming xin pian. Ha? Hej, wo bu kai mai you piao ma? No. Jiu wo yao jiu ge. 对，不是，我有九张，这里待着待了。再要三张。对，中共六张。我九张在哪？可以。四十块零五毛。给一百，就一个单子，还得填一个呀。我先给你报了，我得填一个。一个包一个单子，我一个地儿。你帮我贴吗？我自己贴可以吗？可以，谢谢。知道。然后以后放到哪儿？给我就行了。好，谢谢。51。Znaczki udało się kupić, idziemy przyklejać. Znaczki przyklejamy tradycyjnie w prawym górnym rogu. Piękna kartka z Pałacu Letniego, do około tygodnia będzie w Polsce. Jeszcze jedna karteczka z tradycyjnym chińskim murem. Aby nadać przesyłkę, paczkę lub kartkę albo list, podchodzimy do jednego z okienek, które są oznaczone akurat na tej poczcie napisem okienko, czy też ladak, okienko wielofunkcyjne, Yo Zheng Zhong He Tai po chińsku. Większość urzędów pocztowych w Chinach, jak i w Polsce, posiada również bank pocztowy. I tutaj są okienka banku pocztowego, które wyglądają tak. Jest też bankomat. Jest też maszynka kolejkująca, jeżeli jest więcej chętnych. Maszynka kolejkująca jest do części bankowej urzędu pocztowego. Do części pocztowej maszynka kolejkująca nie obowiązuje, stoi się po prostu w kolejce. Ni hao, tie hao la. Xie xie. Lucy. Na 那边地址都写明白，都写了。